Premier Donald Tusk wprawił w osłupienie opinię publiczną swoim pomysłem azylowym. Podczas sobotniej konwencji jego partii powiedział, że nowa strategia migracyjna będzie obejmować czasowe zawieszenie terytorialne prawa do azylu. Rząd nie będzie wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, jak pakt migracyjny. Natychmiast pojawiły się negatywne głosy w Europie, co by wskazywało, że Donald Tusk wytacza jakieś działa przeciwko tym, którzy w dużym stopniu pomogli mu przejąć władzę w Polsce. Wielu komentatorów podkreśla, że Tusk nie mówi prawdy, a sobotnie stwierdzenie uczynił jedynie na pokaz, aby wytrącić oręż migracyjny Jarosławowi Kaczyńskiemu. Do tych głosów przyłączył się także europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Chcielibyśmy się odnieść dzisiaj do kolejnego kłamstwa, kolejnej manipulacji ze strony Donalda Tuska związanej z migracją, z nielegalnymi imigrantami. To, o czym pan przewodniczący mówił, mamy dowód na to, że Tusk stara się przykryć swoje problemy. Jeżeli to nie jest temat aborcji, to jest migracja, jeżeli nie migracja, to inne. Za każdym razem szuka sobie sposobu na to, aby przykryć swoje nieudolne rządy. Szanowni Państwo, 49 nowych centr dla migrantów, to jest zapowiedź Donalda Tuska, ponad 400 milionów złotych ma być przeznaczone na te centra. Gdyby było tak, że Tusk faktycznie chce rozwiązać problem, zawiesić prawo do azylu, o którym mówił, i te wszystkie inne rzeczy, to podjąłby kroki zgodnie z prawem europejskim. Jako europoseł byłem świadkiem tego, w jaki sposób ludzie, których na listy dał Tusk, głosowali w sprawie zmiany traktatów, które to zmiany oddają kompetencje także w kwestii migracji Komisji Europejskiej. Zabierane są te kompetencje z państw członkowskich, a więc najpierw zagłosowali ci, których on wystawił na listach. Te nazwiska przypomnę, szanowni państwo, to m.in. pani Róża Thun, Marek Balt, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberacki, Leszek Miller. To są nazwiska, które w mediach się pojawiały. Te osoby wystawione z list Platformy Obywatelskiej w Komisji w Parlamencie Europejskim zagłosowały za tym, aby doszło do zmiany traktatów, aby jeszcze więcej kompetencji przekazać do Komisji Europejskiej, a teraz Tusk udaje, że ten problem, który sam wygenerowali jego ludzie, chce rozwiązywać. Co więcej, szanowni państwo, gdyby faktycznie chciał i podjął jakiekolwiek kroki w sprawie zawieszenia prawa do azylu, to wystosowałby taki dokument do pani komisarz Johansson. To jest dokument przesłany przez rząd węgierski na podstawie dokumentu wysłanego wcześniej przez rząd holenderski z wnioskiem o wyłączenie z europejskiego systemu azylowego państwa członkowskiego. I teraz moje pytanie do Donalda Tuska i do Platformy. Co zrobiliście w tym kierunku? Czy wysłaliście ten oficjalny dokument zgodnie z procedurami? Czy zawnioskowaliście, czy tylko krzyczycie i oszukujecie Polaków, że chcecie coś zrobić, w tym samym czasie zapowiadając ponad 400 milionów złotych na centra dla migrantów. W tym samym czasie, kiedy soli fizjologicznej w szpitalach nie ma, kiedy połowa czternastki jest zabierana i tak dalej. Nie będę wspominał, bo wszyscy państwo wiecie, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale na centra dla nielegalnych migrantów, dla migrantów już ponad 400 milionów jest.